Okej, dzisiaj chciałam pokazać robota wojennego. Jest on z zestawu Lego Creator 31073. Jest tutaj w środku kol, wziąłem go sobie i jeszcze wiertła też są od kola. Jest on bardzo delikatny. Może ruszyć rękoma, zobaczcie. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. To był taki żart. O, zobaczcie, tak może ruszać ręką. Może tak też ruszać drugą ręką. Otworzyć kabinę, żeby ktoś wszedł. Tutaj jeszcze może się... O, tak. Ja myślę, że to jest chyba jakiś samolot, bo trochę mi to przypomina samolot. Zobaczcie, tutaj trzeba dać cyk i lata wszędzie. I jak da się tak, to to wygląda jak jetpack. Leciał nam gdzieś daleko do kosmosu. O! Spada! Meteoryt! O! I już jest. Może ruszać prawą nogą i lewą nogą. Zobaczcie, jeszcze tutaj może o! Tak się wyginać. Patrzcie. O 360 stopni można to wykręcać. No, to to jest prawdziwe wiertło. O, tak jak wam mówiłem, już się to wypięło, bo jest bardzo delikatne. To wepniemy dalej. Najwięcej kolorów to widzę tutaj takich ciemnoczerwonych i żółtych, czarnych, trochę szarego, jasnego, ciemnego. I myślę, że tyle widzę tutaj najwięcej, a najmniej to widzę tutaj przezroczystych. No jeden w tej kabinie, a te dwa tutaj klocki to w ogóle nie są od tego zestawu, więc tylko jeden klocek tutaj jest taki trochę przezroczysty. No nie będzie mi się oszukiwać, jest tylko jeden. Zobaczcie, widzicie tu gdzieś przezroczysty oprócz tych i tego w środku? No właśnie, nigdy nie ma. Tutaj jeszcze może ruszać tak swoimi stopami. O! Widzicie? Delikatny. Już drugi raz ten robot wam potwierdzi, że jest bardzo delikatny. Jeszcze może tak robić. Patrzcie, to jest trochę dziwne, jak tak robi, ale można go zwinąć w kuleczkę. Patrzcie, w kłębuszek. O, tak. O, wiertło może się odpiąć. Musi się właśnie odpiąć, żeby nic nie było w rękach. Ja chcę się go zwinąć w kółkę, bo wtedy się nie uda. Wyczuło się, ale to nic. Jak chcecie zwinąć kuleczkę, to musicie przypilnować, żeby nic się nie wpięło w rękę. O. I o, już się zwinął w kłębuszek i może iść spać. Obudź się, obudź. O, już się obudził. Spał tak jak kot. O. No kot, bo kol. No w sumie podobne. Słowo. Bo k o k o l. Czyli że tylko jest l zmienione na ty i powstaje kot. Teraz go tak damy, żeby był prosto i poważnie. A teraz patrzcie,
jakieś problemy techniczne i lata, ale do góry nogami, problemy techniczne. Trzeba zatrzymać tego kola. O, za nogę go złapałem. O, i teraz wisi jedna noga, jedna noga w górze. Ręce na dole i kol na dole. Oj, uważajmy, bo za chwilę wypadnie. Czekajcie, bo chyba wypadnie. Czekajcie. Ło! Trzeci raz wam to już potwierdziło. Delikatne. No to wypniemy drugi raz. Znaczy trzeci raz to już wepniemy. O nie! Co się stało? Kol w ogóle wypadł stąd. Gdzieś na ziemię. Na dół tam. O, tam gdzieś. Tutaj robot wisi w powietrzu. No co się wprawia? Jeszcze szybuje sam. Ja nie wiem. Coś naprawdę tu musiało się stać z tym mechem. O, a teraz go poprawimy i już nie będziemy ruszać, tylko o nim sobie rozmawiać. O, o nie. Widzicie? Ciągle się odczepia. Proszę, żeby się teraz nie odczepiło. No to już może będziemy coś innego robić, a nie ustawiać, bo ciągle się czuję. Naprawdę? Czy ciągle musi się tak psuć? Jak teraz się zepsuje? Dobra. Dobra. Przyczepnie już tego nie ruszam. Bo to jest chyba jakieś przeklęte. Ciągle się psuje. Zobaczcie, jeszcze można tak to dać, tak? I to trochę dziwnie wygląda. Jak wam film się spodobał, to zostawcie subskrypcję. Pa, pa! Bip, bo, bo, bip, bip, bo, bo, bip.